Halo! Hej, siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale, na kanale Raczkujmy z Nabim, a to jest Wiedźmin 3 Krew i Wino. Dodatek wyszedł dzisiaj w nocy, ściągnięte z osobu i teraz, skoro wróciłem z pracy specjalnie, kurczę, skończyłem wcześniej, żeby móc wrócić, pograć, wrzucić na YouTube'a, żebyście wy również mieli okazję zobaczyć, z czym to się je, o co w tym chodzi. Zakładam, że i tak oglądacie już większych youtuberów, więc nie ma znaczenia to, czy oglądacie to u mnie, czy gdziekolwiek indziej, ale mam nadzieję, że będzie wam się podobać. Uwaga na trolle, gwint, zlecenie, potwór z Oxenfurtu, odezwa do Geralta z Rivi, Herbu Most. What? Zwoli miłościwie nam panującej, jaśnie oświeconej księżnej Anny Henriety, przybyliśmy do północnych królestw, by przedstawić ci nasze posłannictwo. W księstwie Toussaint pojawił się potwór straszliwy, bestią zwany, który dopuścił się straszliwych zbrodni na poddanych księżnej pani. Tylko najsłynniejszy pośród wiedźminów będzie w stanie zgładzić bestię. Dlatego prosimy cię pokornie, abyś raczył stawić się we wsi Debrza, gdzie czekamy na ciebie pełni nadziei, że raczysz nas wysłuchać. Wyzwolisz naszą ojczyznę ze szponów strachu. Twoi pokorni słudzy i rycerze jaśnie oświeconej Palmerin de Longfall i Milton de Pyron. Jakoś tak. Nie wiem, nie znam się na francuskim. A co mamy jeszcze? Gwint. Szewca, trzewca, dobra. Spotka się z rycerzami Toussaint. Dobra. Będzie to chyba szybkie, bo już widzimy, gdzie mamy się spotkać. To wcale nie jest daleko, więc mogę sobie po... Co to było? Znaczniczki. Dobra. Zaraz sobie zwyknę. Przeteleportujemy się do Wiochy. Nie jest ona w gruncie rzeczy daleko, ale nieważne. Chodzi o przyspieszenie samego biegu rozgrywki. W Serca z Kamienia można rozpoczynać od 34 poziomu. Ja ruszam z poziomem 38. Niedługo będzie 39 i będę mógł założyć sobie rynsztunek żmii. I to będzie zajebiste. Tutaj... Co jest? Co się dzieje? Nam pomoc nie potrzebna. Nie bój się, dobry człowieku. Rozwiążemy to raz, dwa. I grasanci już nigdy nie wrócą. Spójrz, Miltonie. O! Milton! Geralt! Geralt! We własnej osobie. Witaj, Wiedźminie. Chodźmy do środka. Trzeba godnie przywitać starego znajomego. Jacy oni się są odpierdoleni. Niebawem nastąpi kres rządów bezprawia. Jacy odpierdoleni. Znalazłem Salada. Naszą wiadomość na tablicy ogłoszeniowej. Widzisz, Palmerinie? Wiedziałem, że jeśli pójdziemy śladem zabójcy Gryfa z Białego Sadu, to trafimy na Geralta. Milton de Peyrac Peyran i Palmerin de Longfall. Dobrze was widzieć po latach. No. Zapewniam, prawie dobrze, że radość jest odwzajemniona. Wybacz, że przyjmujemy cię w takim miejscu. Starszy wioski zapewniał, że to najlepsza chata w całej wsi. Gdy obwieściliśmy, że bierzemy ten przysiłek pod opiekę, oddał nam chałupę na kwaterę. Pakowaliście się w jakąś awanturę? Odkryliśmy, że od kiedy redański garnizon wyniósł się, tutejszych chłopów trapi wiele plag, pośród których największą jest tyrania bandytów. Trzeba to pierdolić, gnoju. Niebawem grasanci przybędą do tej wsi odebrać haracz, więc zamierzamy z Miltonem stawić im czoła. Jesteśmy rycerzami z Toussaint, a to zobowiązuje. Obaj ślubowaliśmy przeciwstawiać się niesprawiedliwości i uciskowi. Ciebie to oczywiście nie dotyczy, ale bądź łaskaw zaczekać na nas
byśmy mogli przedstawić naszą sprawę, gdy już uporamy się z grasantami. Czyli macie zamiar wyjść do bandytów, gdy się zjawią i walczyć z nimi? Palmerin chce najpierw przemówić do ich sumień, ale coś mi się zdaje, że to nie wystarczy. Nie wystarczy. Trzeba dać im szansę. Nie raz i nie dwa bywało, że zatwardziały grzesznik schodził z drogi występku po wysłuchaniu słów potępienia. W tych stronach to się nie zdarza. Nawet jeśli nie posłuchają napomnienia, to przynajmniej będziemy wiedzieli, że zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy. Niech będzie. Oczywiście pomogę wam, jeśli retoryka Palmerina zawiedzie. Znakomicie. Zaczekajmy zatem na przybycie grasantów. Czy ten koleś kurwa coś ćpał? Zazwyczaj jest tak, że bandyci mają w dupie takich... O, rycerzyków. Słyszycie? Myślę, że ich rozpierdam. To wasi grasanci przybyli. Zatem wyjdźmy ich powitać. To, że uwielbiam kamerę w tej grze. Zajebiście przedstawia cały obraz sytuacji. Aha. Halo? Wiedźmin? Słuchajcie, niegodziwcy! To do nas! Ja, Palmerin de Lunfal, wzywam was do skruchy. Wejrzyjcie w wasze serca. Czy nie widzicie, że są czarne? A to ci jasełka. Też tak mawiam. Nie godzi się nękać maluczkich i rabować ich mienia. Zejdźcie z drogi występku, a poniechamy was. Ale przaśnie. No, dobra. Bardzo to wszystko było zabawne. Pożartowaliśmy sobie, pośmialiśmy się. A teraz wypierdalać, bo cierpliwość stracę, tak? Nie, czekaj, Zor. Oni tacy pocieszni. Może znają też jakieś sztuczki. Ej, komedianty, a żonglować potraficie? Albo tak, że jeden ogniem zieje, a drugi pierdzi. Jakie pociski? Wydaje mi się, że ich sumienia pozostają niewzruszone. Próbowałeś, przyjacielu. Dość gadania! Na honor! Wyzywam was wszystkich! Za tu są! Za Bokler! Na żurawia! Brońcie się, psie syny! No. O... Na moją Iris i w ogóle pierdol! Chodź skurwielu! Wow, nawet nie zauważyłem, kiedy dostałem. I to jest piękne. O, pizdziet! Stanowczo jest za dużo. Jeszcze ten ostrzał. Dobra, jeszcze raz. Ej, ale to jest zajebiste. W końcu jest jakoś trudniej. Bo podszedłem do tego typowo... O, spoko. Wejdę, wyrżnę wszystkich, nawet na tym przedostatnim poziomie trudności. I nic się specjalnego nie stanie. A tu faktycznie oni stawiają opór i to jest fajne. Dalej są w miarę łatwi do bicia, do trafiania, ale już mimo wszystko te obrażenia mają na nas jakieś znaczenie. I teraz pokazuje to fakt, że Wiedźmin był zajebisty z racji tego, że rzadko był trafiany. A nie za to, że przyjmował uderzenia
na siebie, że kurde, można było w niego napierdalać, a on się kurde nawet nie wzruszył. Nie, taki nie był Wiedźmin. Wiedźmin był postacią jak każdy człowiek, tylko miał po prostu szybszy refleks, większą siłę, w ogóle był kurde turbo zajebisty, ciężko było go trafić. No i teraz to nabiera tego samego znaczenia. Mam nadzieję, że nie będą jasełka. Okej, okay, dobra. Kłań. Dobra. Idziemy. Okej, okay, no chodź tu. Baryłka! To jest piękno całego Igni. O, panie, wróć. O, tu jesteś. A ta broń jest naprawdę świetna. Problem polega i na tym, że bardzo łatwo mogę umrzeć. Wow! Ale mnie złapali. Ale to było straszne. To były 3 ciosy śmierci. Kurde. Nie fajnie. Znaczy zajebiście, ale kurwa tak się dać wjebać. Przydałoby się w końcu miejsce na 39, żeby mieć ten pancerz żmij i to będzie kurwa tego, o, pechoty. A co wy sądzicie o poprzednim dodatku Serca z Kamienia? Faktem, był na moim kanale krótko, bo jakoś bardzo mocno go zminusowaliście, więc stwierdziłem, dobra, nie podoba wam się. Ale tutaj teraz niestety, powiem szczerze, ja jestem osobą szczerą i mam na przykład wyjebane w to, co twierdzą inni. I ja to robię po to, żeby zdobyć publikę. Tak. Chcę zdobyć publikę, bo to jest coś nowego, to jest coś, co wyszło i na pewno ma duże zainteresowanie i liczę na to, że zostanie to zauważone podczas poszukiwań, o kurde, nowych tych, nowego kontentu. O! Panie! O! No kurwa! Ja nie chcę tego kurwa kierowania. Nie wiem jak to wyłączyć. Wam mnie kniocie! No to masz przyjaciół! Nikczemnicy!
No skurde, wypierdalaj! Siema, Zog! How are you? Cieszę się. I to się nazywa pięknie wygrana bitwa. To mi się, kurde, podobało. Więcej mi nie. Oni nie wychodzą. Przecież już po wszystkim. Pognębiliśmy nikczemnych i wyzwoliliśmy wioskę z ucisku. Uprzedzałem, że tak będzie. Oni boją się was tak samo jak bandytów. Nie liczcie na fanfary i kwiaty. To nie tu są. Ech, prawdę mówili, że na północy najszlachetniejszy czyn zawsze obraca się w niwecz. Czas wracać do domu. Wrócimy, przyjaciel. Chodź, Geralt. Musimy przedstawić ci nasze posłanie. No to mówcie, co was tutaj sprowadza? Musimy ci przekazać całe posłanie od jaśnie oświeconej księżnej, jak się należy. Bo tradycja! Bo tradycja w Toussaint to rzecz święta. No dobrze. Cny Geralcie, pogromco wszelkiego plugastwa i potworów, co na zgubę bezbronnych po świecie krążą. Nigdy nie słyszano, byś niewinnym swej pomocy odmówił. Wdowy i sieroty bez ratunku ostali. Przybądź tedy na wezwanie. Uwolnij nas od bestii, co krew przelewa na ulicach, strach siejąc. Jednako w sercach możnych, jak i ubogich. O pomoc błaga cię najmiłościwsza opiekunka nieszczęsnego miasta. Jaśnie oświecona księżna Anna Henrietta. Odpowiesz na jej wezwanie? Anna Henrietta naprawdę dokładnie tak powiedziała? No, w zasadzie to powiedziała sprowadzić mi tu Wiedźmina, byle szybko, na jednej nodze. Tylko żeby tym razem przyjechał sam. Resztę dodał książęcy szambelan. Sam wiesz, jaki. Tak, pamiętam. Nieoficjalnie dodam, że możesz się spodziewać wysokiej zapłaty, ale o wynagrodzeniu porozmawiasz już z jaśnie oświeconą. Jeszcze nikt nigdy nie zachęcał mnie tak gorąco do przyjęcia zlecenia. A skoro część oficjalną mamy już za sobą, chciałbym usłyszeć więcej na temat tej kwestii. Jak rozumiem, chodzi o potwora. Z całą pewnością. Choć nikt nigdy mu się dobrze nie przyjrzał. Znajdowano jedynie ciała ludzi zabitych w straszny sposób. Mamy rysunki zrobione na podstawie opisów ludzi, którzy ponoć widzieli bestię. Ale każdy jest inny. Jeśli mam być szczery, to moim zdaniem wszyscy świadkowie kłamią. Ile osób zabił ten potwór? Dwie. Gdy tylko jaśnie oświecona dowiedziała się o drugiej ofierze. Slender! Zabiła nas po ciebie z obietnicą nadań ziemskich i fortuny w złocie, jeśli zgodzisz się przybyć. Źle się dzieje, Geralt. Bestia jest nieuchwytna. Mówi się, że włada czarną magią. Najgorsze jest to, że obaj zamordowani byli szlachetnie urodzeni. A tymczasem zbliża się wielki turniej, w którym ma wziąć udział kwiat naszego rycerstwa. Wygląda to na Slendermana. To jest, kurde, trzeba by było nie zabierać kartek z lasu. Chociaż te dwa lewe przypominały mi bardziej jakiegoś wampira. Wspomnieliście o turnieju. Dlaczego księżna go nie odwołała? Już za późno. Goście przybyli. W szranki stanie kwiat rycerstwa z czterech stron świata. W tym krewniacy cesarza. Bestia. Może być zagrożeniem nie tylko dla poddanych jaśnie oświeconej. Rozumiem. Jeśli zginąłby zagraniczny arystokrata, wybuchłby skandal.
może doszłoby nawet do incydentu dyplomatycznego. A ktoś próbował już zapolować na te bestie? Błędni rycerze na przykład? Ha! Nie jeden próbował zasadzić się na potwora, ale nigdy nic z tego nie wyszło. Bestia jest sprytna. Unika zasadzek i atakuje znienacka. Jest jak duch. Potrzebny nam doświadczony tropiciel i znawca potworów. Czyli wypisz, wymaluj. Ty! Ja? No weźcie to przez przesady. Ja znawca zabójcy od potworów. A zapomniałem, że jesteś już zajebisty. Aha, pewnie, jo. Skąd pomysł, że bestia włada czarną magią? Pierwsza ofiara zniknęła zza stołu zastawionego do wieczerzy. Biesiadnicy zajęci byli rozmową, albo akurat patrzyli w inną stronę. Dopiero po chwili ktoś zwrócił uwagę na otwarte okno. Niebawem na ulicy rozległy się krzyki, bo znaleziono trupa. Za bardzo każdym się tym było podobnie. Siedział zamknięty w pokoju. Po domu kręciła się służba. Posiadłości strzegła straż. Ale bestia wywlokła go w jakiś sposób na rynek miejski i tam zabiła. Nikt nic nie widział. Nikt nic nie słyszał. Nie boimy się stworzeń, przed którymi chroni miecz i pancerz. Tymczasem o bestii nie wiadomo nic poza tym, że jest nieuchwytna. Zabija bez trudu i bez widocznej przyczyny. No, takie to są najlepsze. Przypominam sobie wszystkie zlecenia, które otrzymałem od koronowanych głów. I okazuje się, że na mało którym wyszedłem dobrze. Chyba nie zamierzasz odmówić. Nie, po prostu naszła mnie refleksja. Księżna, z tego co pamiętam, jest raczej wymagająca. Zatem przyjmujesz zlecenie. Znakomicie. Musimy wyruszyć jak najszybciej. Długo mi trężyliśmy, szukając cię po gościńcach. A czas nagli. Jestem gotowy. Mogę ruszać, gdy tylko przyszykujecie się do drogi. Ha! Zatem do tu są! Do tu są! Ach, te 17 FPS-ów. Przykro mi, jestem raczej posiadaczem nie za mocnego sprzętu. Znaczy, normalnie mam zazwyczaj około 30 FPS, tylko nagrywanie, wiadomo, swoje trochę zżera i efekt jest taki, że no, nagrywam około 18-25 FPS. Chciałbym więcej, uwierzcie, ale nie stać mi. Gdybym był większym, rozwijającym się bardziej kanałem, bez problemu byłoby mi stać na lepsze rzeczy, lepsze komputery, lepszy sprzęt, lepszy mikrofon, ale to musiałbym mieć jakieś, nie wiem, 15 tysięcy widzów, żeby móc sobie inwestować. Normalnie ja pracuję, to też mi daje możliwości. Ale nie zawsze. W ogóle tym bardziej, że jak się dostaje rachunek za gaz na 3000, to się kurwa naprawdę czasami można pocałować w pięty. Tak za pleców. Więc pamiętajcie, jeżeli będziecie kiedykolwiek mieli okazję mieszkać samemu i dostaniecie, będziecie mieli opłacać gaz, to pamiętajcie o spisywaniu licznika i informowaniu i w ogóle na bieżąco. Po 3000 boli. Tusa, kraina wina i miłość. Tak ją zapamiętałem. O, te niskie FPS-y. To się w Bokler pozmieniało przez te parę lat. Ale pięknie to wygląda. Będziesz tu trochę i sam się przekonasz. Wiedźmin Dziki Gondor. Dodatek do gry. Zawsze trochę jak w baśni. Błędni rycerze, elfie pałace. Chcesz powiedzieć, że jesteśmy dziwaczni? Udowodnię, że to nieprawda. Przysięgam na czaplę. To weź się złap za swoją czaplę i daj sobie spokój. Czekaj, czekam na moment, w którym nagle gościu poleci. Wow! O kurwa! What the fuck, jaki fail! Albo i nie. Lol.
ogniem! Bardzo ładna pozycja. Noga wykroczona z przodu. No siema. Dzień dobry, miło poznać. Był dźwięk eliksiru. The Witcher gone south. Alright. Wow, muszę sobie co. Wow! Wow, panie! Nie, bije! Dobrze, że mam zmrażanie. Łop! Dobra. Wow! Co to było? Czy ja go przypalam? Troszeczkę. Łopanie! Wow, i dostałem. No, szarżuj na mnie, no, czekam. No, bara, 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 bara. Woo! Shit! Łop, 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 łop. Woohoo! O kurde! Łop! Wow! God damn it! Gwen! Gwen! Wow! Wow, panie! Niespodzianka! Okej. Okay. Przepraszam, owco? Przepraszam, jest z jednej, z prawej. Pizdziel! O kurwa! Zaraz kurwa umrę! Dzień dobry. Gdybyś był wybuchem, to bym stał na twoim tle. Ej, to było piękne, to było zajebiste. Czy to wszystko? Porywanie się na olbrzyma w pojedynkę nie było zbyt rozsądne. Bo też i miłość nie jest rozsądna. Nogi om, której to pannie ślubowałeś, że zabijesz dla niej potwora? Najpiękniejszej. Jeśli nie chce wymieniać jej imienia, to niech nie mówi. Nie znam was, panie. Nie wyglądacie na rycerza. Ale winien wam jestem stokrotne dzięki, żeście mi przyszli w sukurs. To wam się należy trofeum. Dziwne. Olbrzymy zazwyczaj unikają zamieszkałych okolic. To nie byle jaki olbrzym, lecz sławetny Goliat. Ponoć był kiedyś rycerzem, ale sprzeniewierzył się swoim ślubom, za co pani jeziora zamieniła go w dzikiego giganta i wygnała na Gorgonę. Czyli zszedł z gór? Kilka razy do roku głód wyganiał go na niziny. Goliat zabił wielu pasterzy, więc dobrze się stało, że koniec końców trafił na Gioma. No ale lepiej nie stójmy tak i nie gadajmy w szczerym polu. Przyjmuję trofeum, czemu nie? Może znajdzie się ktoś, kto za nie zapłaci. Może chcesz odkupić. Z olbrzymem. Masz jakieś doświadczenie w walce z potworami? Nie, nie mam. W tu są walczymy głównie z grasantami. Ale poprzysiągłem, że przyniosę damie mojego serca łeb monstrum. Wzorem słynnego Gottfrieda, pogromcy olbrzymów. Chyba nie zamierzasz polować na bestie. Lepiej zostawić tę sprawę Geraltowi. Czeka na mnie inne wyzwanie, a Geralta zainteresuje pewnie, że niedawno doszło do kolejnego ataku. Rzeka wyrzuciła ciało na brzeg, w zakolu przy Kuroliszku. Są tam gwardziści Damiena de la Tour, którzy szukają śladów. Gwardziści szukają śladów? No to lepiej jedźmy tam od razu, zanim wszystkie zadepczą. Ruszajcie. Ja powiadomię jej miłość, że Geralt przybył. Spotkamy się potem na błoniach turniejowych przy namiocie Guillaume. I zaprowadzę cię do księżnej. Prawie pióra.
Wiem, że chuja was tam chodzi, ale mam taką słabość tak, do takich detali. Na przykład tutaj te obszycia z drapem. To też zajebiste jest. Strasznie mi się podoba dbałość o szczegóły, jeżeli chodzi o tą grę. Wow, ile koron, stary. Stara wszystko. Daria. To ta Daria. Dobrze, mamy za sobą pół godziny. Zatem bardzo serdecznie wam dziękuję za oglądanie tego pierwszego odcinka, tego wstępniaczka. Mam nadzieję, że wam się podobał. Pamiętajcie, zawsze bardzo mile widziane są łapki w górę. I oczywiście mile również są widziane łapki w dół. Dlatego jeżeli rzucacie łapki w dół, to prosiłbym o komentarz, co mogę poprawić, co mogę zrobić, żeby wam się materiał podobał. I wybaczcie, że to nie jest Warcraft 3, tylko Wiedźmin 3. Też zaczyna się na W i też ma trójkę. No ale niestety musimy zdzierżyć to, że ja lubię też grać w inne gry niż tylko Warcrafta. Zatem trzymajcie się, do zobaczenia i cześć. Jeszcze raz bardzo serdecznie wam dziękuję, że jesteście. Narka.